trzeci z lot Klubu Ptaków Polski. Ponad 20 wypraw na bagna biebrzańskie. Około 20 spotkań z autorami, prezentacji, dyskusji, warsztatów artystycznych. Słowem, dla każdego coś dobrego. Wszystko w duchu na ptak. Przyjechało do nas około blisko 500 osób z całego kraju. Widzieliśmy osoby, które widzieliśmy z lotowiczów, którzy byli tutaj po raz pierwszy 4 lata temu, na pierwszym zlocie. Potem pojawili się na drugim, teraz pojawili się na trzecim zlocie. Jest też oczywiście bardzo dużo nowych osób. Ta społeczność wciąż się powiększa, wciąż rośnie, co powoduje, że i nam serce rośnie. Przestrzeń, woda, zieleń i ludzie, których tutaj poznałam, spotkałam. Do ludzi się wraca, ale też do fantastycznej przyrody. Już widziałam i bobry, i wielełosi, i ptaki, ale ptaki to oczywiście wtedy, gdzie idzie z nami przewodnik. To co tu dużo mówić, sama się na tym nie znam. Idea tego zlotu, idea w ogóle tej kampanii Jestem na ptak jest fantastyczna, bo chodzi o to, by uwrażliwić ludzi na to, co nas otacza, a ptaki mają gorszy PR od tych miłych zwierzątek, które mają sierść i tak dalej. I jak ja się staram o nie, by było im dobrze także w miastach, to jestem na ptak. I jak widzę te setki ludzi, co tu są, to myślę, że świetna robota jest robiona. Coś, co jest ważne, coś, co pomoże zmienić no, to, jak żyjemy, to, jak wygląda teraz świat. I jest to dla nas wielka satysfakcja, wielka przyjemność. Oprócz tego, że pracujemy, możemy też brać udział w tych wydarzeniach, także wykłady, pokazy filmów, my we wszystkim braliśmy udział, także no, sami dużo się nauczyliśmy, więcej rozumiemy, więcej teraz widzimy i myślę, że wyjedziemy stąd bogatsi na doświadczenia. Coraz więcej tutaj przyjaźni ornitologicznych, ptasich. Bardzo sympatycznie to są takie spotkania. Mimo że nazywam się Luniak, to jednak mam ptaka w nazwisku. A wyjaśniam to tak. Mój pradziadek, Prokop Luniak, był Czechem, pochodzącym z Moraw. Luniak znaczy w języku czeskim kania. Więc ewidentnie jest ptak. Ten Prokop Luniak przywędrował z Moraw do Łodzi, gdzie wtedy powstawał przemysł tkacki opisany w Ziemi Obiecanej. Tam ożenił się z Niemką i z tego powstał polski lud Luniaków, właśnie z kanią w nazwisku. Żeby kreować nowe postawy prośrodowiskowe,
proprzyrodnicze, proptasie, prozwierzęce, proroślinne, po to, żeby przede wszystkim zwracać uwagę przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego człowieka na potrzeby ochrony tej przyrody, ale przede wszystkim dostrzegać w niej piękno i bardzo ważny element dla naszego funkcjonowania w ogóle. Jest wyjątkową imprezą, nie tylko dlatego, że ma specyficzny charakter, ale ma ogromne znaczenie lokalne, bo przede wszystkim przyciąga ludzi z tego kraju, liczone w setkach, a więc trzeba gdzieś ich położyć, a więc korzystają z tego agroturyści, trzeba ich oprowadzić, a więc korzystają z tego przewodnicy, a więc w pewnym sensie przez te kilka dni naprawdę napędza to rozwój gospodarczy tu lokalny. Zlot Klubu Ptaków Polskich jest elementem trzeciej zresztą edycji kampanii Pomóż na Ptak. I ta kampania i ten zlot zresztą jest emanacją misji naszego stowarzyszenia, czyli poznaj, pokochaj, pomóż. Wierzymy, że gdy ludzie przyjeżdżają tutaj na Biebrze w te piękne okoliczności przyrody i poznają właśnie, jak wspaniała jest przyroda, nie tylko zresztą ptaki, jak bujna, różnorodna, jak fascynująca, to nie mają innego wyjścia, jak pokochać tę przyrodę. A jak pokochają, to mamy nadzieję, że wezmą za nią odpowiedzialność. I tutaj pojawia się ten trzeci element naszej misji, czyli pomóż. A poza tym pozdrawiamy wszystkich w tej kampanii, na tym zlocie, zawołaniem bądź na ptaki. O to chodzi. I mamy nadzieję, że ludzie wyjeżdżając dzisiaj ze zlotu, no, będą nieśli tę ważną informację, ten ważny komunikat w świat. Bądźmy na ptaki.